kanale jestem oczywiście Filipo i słuchajcie, dzisiaj pokażę wam jak zrobić własnego pierwszego moda w aplikacji M-Creator. Słuchajcie, jest to nowa wersja M-Creator, a więc musicie sobie zainstalować nową wersję. Jest to wersja 2021.3. Ja na niej nagrywam, wszystko mi się nagrywa. Ale dzisiaj wam pokażę wszystko od podstaw. Nie pokażę eksportowania dokładnie, bo niestety mi coś ostatnio nie działa, ale to u was na pewno zadziała, bo to jest, bo mi to zawsze działało, więc wam to zawsze zadziała. A więc słuchajcie, jeśli już macie, zanim przejdziemy, to zostawcie lajka, zmieńcie ten czerwony przycisk subskrybuj na szary, subskrybujesz. Dzwoneczek również, jeśli chcesz codziennie oglądać moje filmy, po prostu żeby nie przegapić ich. Discord też, ale oczywiście naprawdę zasubskrybujcie, bo 40 subskrypcji, naprawdę coraz więcej osób u nas jest. A więc słuchajcie, trochę mnie boli gardło, a więc będą możliwe, że takie przerwy trochę w mówieniu. A więc tak, jak zaczynamy. A więc jeśli już mamy pobranego M-Creatora, oczywiście link w opisie, to wchodzimy w M-Creatora, ja to mam pobranego. Już dawno, ale to ja mówię, u was jest dzisiaj link do strony, słuchajcie, wchodzimy. M-Creator i tutaj jest ta wersja, na tej wersji. To jest, że na 1.17 możemy to robić, na Forge'a oczywiście. Oczywiście pamiętajcie, że to na Minecraft Forge robimy. Na Minecraft Forge. To jest po polsku, jest ona... jak widzicie, 78% przetłumaczone jest tu po polsku. A więc tak, jeśli chcemy stworzyć moda, to klikamy nowy projekt. A jak go nazwiemy, to nazwiemy go może... Kowal Mode. Kowal Mode. Klikamy otwórz nowy projekt i przenosi nas. I teraz trzeba uważać, bo nas przeniesie na stronkę M-Creatora. Oczywiście zamykamy. I musimy, słuchajcie, poczekać, jak nam tu się wszystko załaduje. To może trochę przy pierwszym odpalaniu może to dosyć długo trwać. A więc my prawdopodobnie będziemy się widzieć, jak nam to się już wszystko załaduje. A więc dobra, słuchajcie, już mi się wszystko załadowało. A więc teraz oczywiście możemy kliknąć projekt, plusik i tutaj wszystko mamy. Ja jednak jak jesteś nowy, to polecam też to użyć. No na przykład najpierw byśmy chcieli zrobić rudę, to kliknijmy to. Otwórz pakiet róży. Nazwijmy ją srebro, bo mamy żelazo, ale nie mamy srebra. I teraz ustawmy sobie jego kolor. Słynnie tak. Ile nam się teraz utworzyło? To jest... I teraz mamy pierwszy item. To jest dokładnie jak wykopiemy tą rudę, to tak będzie wyglądać ona w tym odłamku. Ja mogę to zostawić, nawet mi się podoba. To jest nasza ruda. No, nie jest tak atrakcyjna, no można ją taką zostawić. Nie będę tu jakoś zmieniać. To jest blok. Ignoruj to. A to coś jest nie tak. Coś doszło. Dobra, już nic nie pokazuje, to spoko. Tutaj mamy jak stworzyć blok, tutaj mamy jak stworzyć z bloku odłamki i tu mamy przepalanie. I to tak naprawdę ja to zostawię. Teraz otwórzmy pakiet narzędzi. I zrobimy to z tego. Otwórz pakiet narzędzi. No i już, a srebrzysty. No i widzicie, no, srebrzysty pickaxe, srebrzysty axe, srebrzysty sword, srebrzysty shul, srebrzysty
A więc mamy tutaj kilof, siekierę, miecz, łopaty i motykę. Tutaj receptury, wszystko się zgadza. Teraz chcemy zrobić zbroję. No z tego chcemy zrobić zbroję. Srebrzysta, możemy to, słuchajcie, nazwać. Ile to się nagryje, bo dobra, spoko. I teraz to sobie, teraz weźmy w to. I srebrzysta. I tutaj może, i ja gram po polsku, a więc ja muszę zmienić tutaj na polski. Srebrzysty hełm. Srebrzysty hełm. Srebrzysta klata. Srebrzysty spodnie i srebrzyste buty. Srebrzyste buty, zapisz element i tu mamy całą, tak jak chcemy, receptury, wszystko jest spoko. Dobra, a więc żeby też tak nie auć. I teraz ja bym chciał dodać takie coś. To byśmy zrobili, klikamy przedmiot, chcemy zrobić przedmiot. Ja chciałbym zrobić kubek. Utwórz teksturę od zera. Wybieram kolor, ja chciałbym ten. Kubek będzie się robić oczywiście ze srebra. Już jest zrobiony, już powoli. Okej. Ucho. I spoko, zapisujemy teksturę. Uznajmy kubek. A nie. Kubek. To możemy usunąć. Zapisz element. I mamy, słuchajcie, kubek. Teraz klikamy i wchodzimy w recepturę. Syry e byży syty y. Srebrzysty kubek. Możemy tak zrobić nazwę receptury. Tak, w craftingu. Żeby nam stworzyło oto ten kubeczek. I to robimy go od odłamków. Tak, wiecie, jak się robi łódkę? To tak robimy kubek z tych odłamków. No i tak robimy to. I teraz zapisujemy. Zapisz element. I okej, okay. I teraz zróbmy kubek z wodą. I zrobimy to, słuchajcie, ten kubek z wodą jako jedzenie, żeby można było się go napić, a więc jedzenie. Kubek z wody. Ogonek chce. Teksturę. Otóż tekstura, przezroczystość, tak jest. Tworzymy kubeczek. No to jest. Weźmy to. Kubeczek. Teraz tutaj. I teraz niebieski. Tyk. Jakieś tutaj rozpryski. I ten woda, nazwijmy to tak. Tutaj jest bez znaczenia, jak to nazwicie. Tą teksturę usuwamy. Zapisz element. I mamy kubek z wodą i teraz zróbmy recepturę, żeby stworzyć to jedzenie. Sorry. Nie nazwałam tego. Receptura. Po prostu tak losowo, to chyba też nie jest jakoś ważne. No tak z craftingu. Po prostu robimy kubek. I z wiadrem wody. Czy z butelką wody? Nie, no wiadro by. No i daje nam to. Ja kiedyś miałam pomysł, żeby to dwa zrobić. Ale no też to, żeby nie.
Pasowało, że skąd by się wzięły dwa kubki, ale zostawmy jeden. Zapisz element. I teraz ja bym sobie jeszcze wam pokażę, jak zrobić achievement, czyli osiągnięcie o w tej zakładce. No to je nazwijmy, jakbyśmy je nazwali z okrego. Znaczy nie, z suchego a my okry suchego na mokre i tutaj opis. Uwagi będą wywołać. Dobra, spoko. Wylej do kubek a w ody. Tak będzie. Ikona naszego osiągnięcia to będzie kubek z wodą. Przyznaj ten postęp graczowi, jeśli 1:1 ma to. Zapisz element i mamy zrobione suchego na mokre. I słuchajcie, i teraz zrobiliśmy już całą modyfikację. Oczywiście teraz musicie kliknąć tutaj to eksportuj. To dokładnie. Niech nam się zaeksportuje i teraz zaraz się eksportuje modyfikację bez wspomagania. I teraz na przykład sobie weźmy, mi łatwo jest na pulpit po prostu nazwać to mod na film 2. Tak to zróbmy. Save'ujemy i teraz słuchajcie, nam się już i widzicie, tu nam się pojawił i coś mi ostatnio nie działa, to przesyłanie tych modów na Minecrafta, ale wam to zadziała, bo ja po prostu mi coś namieszano w tym komputerze ostatnio, że trzeba jeszcze wszystko posprawdzać. A więc wy to musicie po prostu prawy przycisk myszy, właściwości, otwórz lokalizację, klikuj tu jakoś tego moda wrzucić. Oczywiście to sobie wpiszcie frazę, jak wyeksportować moda na w mkreatorze. Ja jeszcze muszę wszystko posprawdzać, bo mi nie wiem, czy z komputera mi nie zhakowało, no całe szczęście żyje. A więc wy sobie wpiszcie frazę, jeśli się uda, to ja też wam pokażę. Następny mod też mam nadzieję, że będziemy też robić, jak stworzyć moba. To też zobaczymy. A więc ja wam dziękuję. Polubcie ten film, zasubskrybujcie mój kanał, przycisk na dole, a więc ja wam dziękuję, cześć!